Mru, czyli międzyrzecki rejon umocniony, to miejsce, do którego zawsze chciałem pojechać, ale zawsze coś stanęło na drodze. Tym razem w kwietniu się udało. I o tym właśnie będzie ten dzisiejszy odcinek. Witam serdecznie, jestem Bartosz. Za momencik przejdziemy się 6 km pod ziemią. Fragmencik, zobaczymy największego podziemnego obiektu w Polsce. Obiekt z czasów jeszcze sprzed II wojny światowej, wybudowany przez Niemców w latach 30. do ochrony granicy polsko-niemieckiej na wypadek ataku z naszej strony. Będziemy się przemieszczali od 30 do 50 metrów pod ziemią. Zobaczymy kilka podziemnych dworców, kolejki wąskotorowej, system korytarzy dojściowych i zaopatrzeniowych na potrzeby właśnie działania i funkcjonowania obiektów bojowych. Mam nadzieję, że uda też zobaczyć się nietoperze, które są dzisiaj współczesną załogą tych obiektów. Jest to największy w Europie rezerwat nietoperzy. Do 40 tysięcy nietoperzy ma gdzie sobie zimę przespać. Mamy wiosnę, ale myślę, że coś tam jeszcze powinniśmy sobie zobaczyć. Trafiłem do Pniewa, gdzie znajduje się jedno z dwóch oficjalnych wejść na teren tego kompleksu. Samo zakupienie biletów już robi wrażenie. Koszt tych biletów, jak również opłata za przewodnika, biorąc pod uwagę, że dokoptowałem się do trzyosobowej grupy, i tak jest horrendalnie wysoki. Czy warto? Zobaczycie w dalszej części odcinka. Na dzień dobry trafiamy do zrekonstruowanych pomieszczeń, w których możemy poczuć, zobaczyć klimat, który mógł panować tutaj w czasie II wojny światowej. A dalej już jest tylko ciekawie, i tym bardziej, że musimy zejść jakieś 50 metrów w głąb ziemi. Na te piątce teraz mamy tą odtworzoną fabrykę Mercedesa, to też sobie zobaczycie, bo tam parę sprzętów będzie oryginalnych, w sensie. Gdy znaleźliśmy się już na wyznaczonym, wybranym poziomie, rozpoczęliśmy naszą wędrówkę w głąb niekończących się korytarzy tego obiektu. Nie miejcie mi za złe fascynacji tym obiektem, dlatego że jestem tutaj pierwszy raz. Zawsze chciałem tutaj podjechać. W końcu się udało. No i tutaj chłonąłem to, co mówił przewodnik na temat znajdujących się tutaj dworców, torów, korytarzy, infrastruktury i tak dalej. Co do Mru, wszystkie informacje z pewnością znajdziecie w internecie, na Wikipedii, na stronie Mru Pniewy, ale fakt jest faktem, że ten obiekt został zbudowany w 10 lat, czyli w latach 1934-1944 dla ochrony wschodniej granicy Rzeszy, czyli Niemcy budowali to po to, żeby bronić się przed nami. Jak wiecie, jest to jedno z największych podziemnych fortyfikacji świata.
Podziemia odcinka centralnego MRU w chwili obecnej są rezerwatem nietoperzy, w którym zimuje ponad 30 tysięcy osobników. Łączną długość korytarzy tego obiektu szacuje się na około 32-35 km. Czy tam jest przestrzeń pomiędzy pierwszym dżoparem a drugim, że można wejść? Pod ziemią spędziliśmy ponad 4 godziny. Przeszliśmy około 6 km. Wyszliśmy zupełnie gdzie indziej niż początkowo wchodziliśmy.
Tak jak wam przewodnik obiecał na początku, było kilka nietoperzy, które widzieliście na filmie. Wydaje mi się, że jest to miejsce, które również możecie sobie zapisać na listę. Muszę być, muszę zobaczyć. Do zobaczenia w następnej części. Cześć.